15 sierpnia ulicami Sanoka przejdzie Marsz Zwycięstwa. Ze mną jest pomysłodawca tegoż to wydarzenia, Kamil Romaniuk. Kamil, skąd taki pomysł, aby ulicami Sanoka przyszedł właśnie Marsz Zwycięstwa? No, inicjatywa wyszła stąd, że jestem działaczem obozu narodowo-radykalnego na Podkarpaciu i poczuwam się do tego, aby w naszym mieście, jak i w ogóle w Polsce, zaczęto czcić części zwycięstwa, aniżeli klęski, ponieważ my jako naród polski dzisiaj dość gnębiony i ośmieszany, zamiast szukać powodów do dumy, szukamy coraz więcej klęsk w naszym życiu. Ten marsz ma za zadanie pokazać, że naród polski ma być z czego dumny, ma się czym pochwalić, no bo przecież w końcu Bitwa Warszawska jest zaliczana do jednej z ważniejszych bitew losów świata, która wpłynęła w sposób dość znaczący na losy historii Europy i naszego państwa. Kamil, na plakacie promującym wydarzenie widzimy takie nawiązanie do Romana Dmowskiego. Romana Dmowskiego, który przypomina, tak troszeczkę może i karci Polaków, mówiąc, że my jako naród nie potrafimy świętować zwycięstw. My przyjmujemy się i wracamy tak do porażek częściej niż do zwycięstw. Czy to jest prawda według ciebie taka historyczna, prawda społeczna? No oczywiście, no na co dzień można się spotkać z takim przekonaniem, że Polak to jest dopiero człowiek, który jednorazowo potrafi tylko przelać krew i nic poza tym. No, trzeba wspomnieć tutaj słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego, który powiedział, że ciężej jest żyć dla ojczyzny, aniżeli umrzeć. No, bo całe nasze życie wiąże się również z pracą. A te powstania, przeróżne powstania w naszej historii, które były wywoływane, no, skazywały bardzo wielu wybitnych i ambitnych ludzi na śmierć. Traciliśmy niepotrzebnie elity narodowe, które mogły całkiem inaczej wpłynąć na losy historii naszej ojczyzny. Mogli pracować kulturalnie, mogli uświadamiać nasz naród pracą intelektualną przede wszystkim. Czy ten marsz, który przejdzie ulicami Sanoka 15 sierpnia, on się wkomponowuje w całą działalność obozu narodowo-radykalnego? Oczywiście, bo naszym zadaniem jest pokazanie, że naród polski ma być z czego dumnym, jak już wcześniej wspomniałem. No, Bitwa Warszawska miała wręcz kolosalne znaczenie, bo w Europie panowało przekonanie, że nad Europą wisi widmo komunizmu, który już przejdzie się po prostu jak po trupie całej Europy i będzie święcić triumfy. No ale bohaterstwo Polaków, dumnych w tamtym czasie Polaków, pokazało, że jednak mimo iż jesteśmy dopiero młodym państwem, które dopiero odzyskało niepodległość, potrafiło stawić czoło takiemu wielkiemu niebezpieczeństwu. No, jednak mamy z czego być dumni i ten marsz ma o tym przypominać. Kamil, dla ciebie teraz szansa, byś zaprosił wszystkich Sanoczan na marsz. Oddaję ci głos. Zapraszam wszystkich mieszkańców miasta Sanoka i okolic na Marsz Zwycięstwa, który odbędzie się 15 sierpnia o godzinie 17 przy pomniku synów ziemi sanockiej poległych za ojczyznę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem portalu esanok.pl był Kamil Romaniuk, organizator Marszu Zwycięstwa, który, przypomnę jeszcze raz, 15 sierpnia przejdzie ulicami miasta Sanoka, a rozpocznie się tutaj, gdzie teraz się znajdujemy w chwili obecnej, czyli pod pomnikiem synom ziemi sanockiej poległym za ojczyznę.